Cześć, nazywam się Natalia Kęcel, ukończyłam 19 LO w Poznaniu i obecnie studiuję na WF-ie Turystykę i Rekreację. 3 lata spędzone w tej szkole spędzam bardzo sympatycznie, poznałam tam wielu ciekawych ludzi, z którymi nawiązałam szybko miłe relacje. W liceum zawsze czułam się bezpiecznie, a to dzięki temu, że szkoła nie jest zbyt liczna i każdy praktycznie z każdym się zna. Nie sposób zapomnieć o niesamowitych, szalonych imprezach szkolnych, zwłaszcza o dniach języków obcych, no i oczywiście o wycieczkach oraz imprezach uczniowskich pozaszkolnych. A co najważniejsze, udało mi się zdać maturę w tej szkole i dostać na wymarzone studia. Dzień dobry, nazywam się Marek Krzyżostaniak, jestem nauczycielem wychowania fizycznego. Zespół szkół licealno-technicznych, a dawniej technikum mechaniczne, ukończyłem w 1990 roku. Czas spędzony w tej szkole wspominam bardzo sympatycznie. Niesamowity klimat szkoły tworzyli nauczyciele, którzy z jednej strony wymagający, zawsze z drugiej chętnie służyli radą, pomocą i wsparciem. Wyjątkowo, pamiętam, kształtowały się relacje między nami uczniami, które w dużej części przetrwały do dnia dzisiejszego. Gdybym mógł cofnąć czas, na pewno znalazłbym się w tej samej szkole. Witam serdecznie. Nazywam się Bogusława Gryzińska-Woroch. Ukończyłam 19 liceum ogólnokształcące blisko 10 lat temu. Potem były studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Adama Mickiewicza, a teraz prowadzę własną firmę. Choć minęło tyle lat, czas spędzony w szkole średniej wspominam najmilej, a przyjaźnie, które tam zawarłam, przetrwały do dzisiaj. Wraz z przyjaciółmi najczęściej wspominamy barwne postacie nauczycieli, przygotowania do matury, no i oczywiście wspólne imprezowanie. 19 to był dobry wybór. Gorąco polecam. Cześć, nazywam się Hubert Turkowiak. Poznańską 19 ukończyłem w klasie informatycznej, dzięki czemu później dostałem się na Wydział Informatyki UAM. Studia oczywiście ukończyłem. Obecnie pracuję jako programista. Miałem tą wielką przyjemność być ostatnim rocznikiem 4-letniego cyklu nauki. Mówię wielką przyjemność, bo rzeczywiście czas spędzony w 19 wspominam bardzo dobrze. I chętnie zostałbym tam dłużej, no ale z moją nauką aż tak źle nie było. Szczególnie dobrze wspominam specyficzny, sympatyczny klimat szkoły, życzliwość nauczycieli oraz komfortowe warunki do nauki. To dzięki dobremu wyposażeniu szkoły w pomoce dydaktyczne. Wszystkich, którzy tak jak ja chcą mile wspominać czas liceum, a przy tym wiele się nauczyć, zapraszam do 19. Witam, nazywam się Maciej Urbanowicz. Jestem właścicielem firmy reklamowej MIM, M-I-M. Produkujemy różnego rodzaju reklamy, od małych tabliczek informacyjnych, po duże billboardy. Wykonujemy grafikę na samochodach, na różnych pojazdach, wykonujemy banery reklamowe i tego typu rzeczy. Ciągle w naszej pracy musimy się doskonalić i potrzebni są fachowcy, którzy podołają tym zadaniom. Wymagania klientów są coraz wyższe, w związku z tym często zachodzi potrzeba właśnie prac projektowych, pracy przy komputerze z wykorzystaniem różnych maszyn. Wszystkie te maszyny, jak plotery tnące, drukujące czy frezujące, one wszystkie nie będą działać bez komputera, w związku z tym niezbędna jest praca właśnie z programami graficznymi i z wykorzystaniem właśnie tych programów. Do tego oczywiście są niezbędni ludzie, i myślę, że ten kierunek się tu rozwija gospodarki i będzie się rozwijać. W związku z tym potrzebni są pracownicy, którzy by podołali tym zadaniom. Dzień dobry. Nazywam się Grzegorz Pałka, jestem współwłaścicielem drukarni Sericon, mieszczącej się w Tulcach pod Poznaniem. Nasza drukarnia zajmuje się głównie opakowaniami kartonowymi i drukami reklamowymi. Jeśli chodzi o zastosowanie informatyki w drukarni, to dzisiaj nie wyobrażam sobie w ogóle pracy drukarni bez informatyki. Pierwsze i najważniejsze zadanie
to zadanie na etapie projektu. Graficy dzisiaj pracują na najnowocześniejszym sprzęcie komputerowym i na najnowszych programach zarówno tekstowych, jak i graficznych. Druga taka bardzo ważna sprawa w drukarni to maszyny, które dziś też są już sterowane cyfrowo. No i trzecia taka dzisiaj najnowsza technika druku cyfrowego, całkowicie oparta na informatyce. Jest to na dzień dzisiejszy przyszłość, ponieważ bardzo wiele firm wymaga małych nakładów, a to na duże maszyny offsetowe, jakimi my dysponujemy, po prostu jest nieopłacalne. Dlatego cały szereg maszyn cyfrowych, które powstają właśnie po to, aby zaspokajać potrzeby firm w zakresie reklamy na małe nakłady.